Na kursie są lekcje odtwórkowe i w sumie chciałam zapytać, co to jest, jak z nich korzystać i czemu to są w ogóle odtwórki, a nie powtórki. To są odtwórki, a nie powtórki, bo odtwórki, a powtórki to jest coś innego. Powtórki to, czy to, co nazywamy powtarzaniem najczęściej przy nauce, no to jest powtarzanie ciągle tych samych rzeczy w takim rozumieniu, że na przykład ja biorę sobie swoje notatki albo czytam książkę i ja powtarzam w tym rozumieniu, że czytam na przykład trzeci, czwarty, piąty, szósty raz, czytam to samo, tak? Jest taki sposób nauki, ale on nie jest do końca efektywny. I odtwórki to jest sposób na systematyzację wiedzy, który działa inaczej niż powtarzanie. Dlaczego? Dlatego, że on zakłada, że ty wyciągasz wiedzę ze swojego umysłu na zewnątrz, tak? Czyli ty nie czytasz w kółko czegoś, co widzisz przed sobą, na przykład na papierze, tylko musisz sama zastanowić się, co masz w głowie i wyrazić to w jakiś sposób, albo powiedzieć, albo zapisać. I to nazywamy odtwarzaniem, aktywnym odtwarzaniem wiedzy, no i od tego aktywnego odtwarzania wiedzy nazywamy to odtwórkami. Więc na kursie masz zarówno powtórki, jak i odtwórki. Powtórki to wtedy, kiedy sobie czytasz prezentację, kiedy uczysz się teorii, sobie wielokrotnie na przykład wracasz do pewnych slajdów. A odtwórki, jak tutaj zobaczysz, no to składają się właśnie z kilku elementów. Przede wszystkim składają się z pracy z fiszkami i do każdej lekcji mam takich 10 pytań otwartych, na które ty tworzysz własną notatkę. Tak? Czyli na przykład, jakie są podstawowe stwierdzenia teorii komórkowej. I ty dodajesz notatkę i tutaj tworzysz i jednocześnie zaznaczasz sobie, czy umiesz, czy nie umiesz, czy w ogóle coś kojarzysz, tak? Ale chodzi o to, żeby samodzielnie stworzyć tą notatkę, bo ten akt pisania tej notatki to jest właśnie ten aktywne odtwarzanie wiedzy. A tego nikt nie sprawdza. Nie, tego nikt nie sprawdza, to jest dla ciebie. Mhm. I jak tą notatkę sobie zostawisz, no to działa jak fiszka, tak? Czyli później, po jednej, po trzech i po pięciu lekcjach, jak ten sam zestaw odtwórkowy wróci, no to będziesz mogła sobie zapoznać się z tym, co zapisałaś, tak? I poprawić na przykład to, co wtedy napisałem źle. Dokładnie tak. I teraz idąc dalej, jakie jeszcze inne elementy powodują, że my aktywnie odtwarzamy wiedzę? Przede wszystkim są to zadania. Zadania maturalne, tak? Czyli w lekcji odtwórkowej pracujemy z dużą liczbą zadań maturalnych. Do każdej lekcji teoretycznej mamy jedną lekcję odtwórkową, więc po każdej lekcji teoretycznej pracujemy z zadaniami. I zadania są najlepszym sposobem na ćwiczenie tego aktywnego odtwarzania wiedzy, czyli systematyzowanie wiedzy, tylko wtedy, kiedy realizujemy samodzielnie. No i tutaj w tych zadaniach jest bardzo ważna kwestia, jak zauważysz, że ty musisz wybrać w tych zadaniach też tryb. I kiedy wybierasz tryb, no to masz trzy możliwości. Albo rozumiesz samodzielnie, albo ze wskazówkami, albo po prostu czytasz wyjaśnienie. Czytanie wyjaśnienia to zasadnicze powtarzanie. Czyli ty czytasz sobie po kolei kroki rozwiązania po któryś raz, ciągle je czytasz i to jest powtarzanie. Ale kiedy ty siadasz do zadania sama i próbujesz samodzielnie rozwiązywać, no to jest odtwarzanie wiedzy. Odtwarzanie, bo wyciągamy wiedzę z umysłu na zewnątrz. Bardzo fajne, brzmi jak bardzo dobry sposób na sprawdzenie, co ja faktycznie umiem, co zapamiętałam z tego wszystkiego i czy to było efektywne, co robiłam wcześniej. No i właśnie o to chodzi. Wiele osób odbija się od pewnego muru, tak? Albo uczą się tylko z książek, ciągle je czytając i mają wrażenie, że powtarzanie wystarczy. Albo na przykład oglądają jakieś wykłady wideo, tak? I po prostu całe godziny przez wiele tygodni ciągle słuchają i oglądają te wykłady wideo. Ale zauważmy, że w tej sytuacji wydarza się tylko i wyłącznie przyswajanie informacji w kółko ich powtarzanie. A brakuje tego elementu odtwarzania. A ten właśnie element odtwarzania aktywnego i ćwiczenie tego elementu jest tym, co będzie sprawdzane na maturze. Czyli ty musisz to robić, jeśli naprawdę myślisz o wysokich wynikach. Czyli musisz w swojej nauce mieć to odtwarzanie, czyli pracę z fiszkami, odpowiadanie na pytania otwarte i samodzielne rozwiązywanie zadań. To są właśnie wszystko te elementy odtwarzania. Czyli dlatego, że wydobywa się wiedzę ze swojej głowy, to działa, te kursy działają. Dokładnie tak. To jest kluczowe. I zapraszamy do wydobywania wiedzy.